Żeby otrzymać ten symboliczny czek na 20 tysięcy złotych, mieszkańcy Świnoujścia musieli się trochę nachodzić. I to dosłownie. Firma LuxMed zorganizowała wyzwanie Health Cities, czyli zdrowe miasta. Mieszkańcy musieli pobrać aplikację i minimum dziennie zrobić 6 tysięcy kroków. W akcji wzięło udział 66 miast, których mieszkańcy zrobili 1,5 miliarda kroków. 59 uczestników ze Świnoujścia zrobiło ich ponad milion, co dało drugie miejsce w konkursie za Świętochłowicami. W czwartek, 4 sierpnia w imieniu mieszkańców zastępca prezydenta Paweł Sujka otrzymał czek na 20 tysięcy złotych. Tak, może jeszcze tą pamiątkową statuetkę też przekażemy. Tak. Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca zajmie się do pana Janusza Żmurkiewicza, do prezydenta, a ja przekazuję od razu to do pana dyrektora. Do nagrody dorzuci się Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz, który kupi za to profesjonalną aparaturę do pomiaru czasu na imprezach biegowych. Warto dodać, że jednorazowy koszt wynajmu takiego sprzętu od prywatnej firmy na zawody to około 5 tysięcy złotych. Jedną z uczestniczek akcji była Karolina Romańska z klubu Biegacze Świnoujście. Była potrzebna do tego specjalna aplikacja przygotowana przez firmę LuxMed. Po zarejestrowaniu się kroki nabijały się już same. Wystarczyło po prostu chodzić, biegać i na tej podstawie kroki były liczone codziennie. Minimum trzeba było wykonać 6 tysięcy kroków. Nasze miasto wychodziło ponad 11 milionów 300 z kawałkiem kroków, co dało nam oczywiście bardzo zaszczytne drugie miejsce. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę, to dziennie trzeba było wykonać około 30 tysięcy kroków. Właśnie te 6 tysięcy kroków to chyba łatwo zrobić. Pani biega, czyli to bieganie również się tutaj wliczało. Tak, oczywiście. W przypadku biegaczy było o tyle łatwiej, że my mieliśmy do wykonania jakby swoje treningi, plus to, co dodatkowo, czyli do pracy, z pracy, z dzieckiem na plażę, zakupy i tak dalej. A tak średnie, dobowo, ile pani chodziła? Jest pani w stanie nam to powiedzieć? U mnie było niecałe 40 tysięcy dziennie. Ale to nie wszystko, bowiem tego samego dnia Osir Wyspiarz pochwalił się swoim najnowszym nabytkiem. Za ponad 300 tysięcy złotych ośrodek kupił nowy ciągnik, który między innymi może sprawnie zgarnąć piasek z zasypanych kładek na wydmach, na co często narzekają osoby odwiedzające świnoujską plażę. Tak naprawdę ten ciągnik zapewnia nam możliwość wszystko, co możemy zrobić na naszych obiektach sportowych oraz na kąpielisku. Jeśli chodzi o obiekty sportowe, daje nam możliwość wykonania praktycznie każdego zabiegu pielęgnacyjnego na murawie, zarówno na trawie naturalnej, jak i na boiskach sztucznych. Więc tam możemy podłączyć każdą maszynę, każdy specjalistyczny sprzęt i możemy wykonywać zabiegi. Czy w okresie zimowym podłączamy pług, czy podłączamy szczotkę, możemy odśnieżać boiska, możemy odśnieżać bieżnię lokatorową, atletyczną, czy jakąś inną infrastrukturę sportową, a na przykład na kąpielisku, co będzie bardzo, bardzo, myślę, dużym wzmocnieniem naszego sprzętu i naszych możliwości, będzie służyło do odpiaszczania wszystkich kładek, wszystkich przejść na plaży, czy do zwykłych prac transportowo-porządkowych, które, jak wiemy, na naszej plaży jest dość sporo roboty przy tym. Ciągnik został zakupiony ze środków, które w ubiegłym roku wypracował Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz.